wolne wnioski na piśmie zostaną zgłoszone. Zostały, proszę Państwa, zgłoszone te wolne wnioski. No idą, idą. Dokładnie. Panie Przewodniczący, czy można odczytać wolne wnioski na piśmie? Chciałam prosić o odpowiedź. Proszę. Ja mam dwa wolne wnioski na piśmie. Jeżeli Pani Radna na to potrzebuje. Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli jeszcze. Bardzo proszę. Tak, pierwszy wniosek, proszę Państwa, Panie Przewodniczący. Bardzo proszę o przedstawienie imiennej listy uczestników, konkretnie radnych, delegacji zewnętrznych za 2013 rok. Dla wyjaśnienia wątpliwości, które w tamtym roku miała radna Nitka, raz do roku i co roku będzie taki test składany. Bardzo proszę o przedstawienie. Bardzo proszę, na pewno przedstawienie. Drugi wniosek. Panie Przewodniczący, powiem brzydko, kolokwialnie może proszę też. A może, no powiem tak, dajemy ciała, Panie Przewodniczący, schodnikiem na miejscu przedeptu na osiedlu na Skarpie. Rok minął, jak naobiecywaliśmy dyrektorom dwóch szkół, a mianowicie Szkoły Muzycznej i Szkoły 80, że zrobimy coś z piaskiem, z alkoholem. Jest miejsce, jest możliwość, nie tchnęliśmy palce, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ uczestniczyłam z Panem Przewodniczącym Radnym Krztoniem i Radnym Krztoniem, że tylko uczestniczyliśmy w wizji lokalnej, było dużo pięknych słów, było bardzo miłe spotkanie w gabinecie Pani Dyrektor Szkoły 80 i były też obiecanki, które są tracankami. Pan właściciel, czy też ajent kiosku alkoholowego gra nam na nosie, jego lista poparcia dla zasadności istnienia kiosku w tym miejscu jest listą podpisaną przez osoby o, przynajmniej część tych osób na pewno jest, to są osoby określonego autoramentu. Więc proszę Państwa, ja składam wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie projektu chodnika łączącego wejście do sklepu z alkoholem z wejściem do szkoły 80 osiedlu na Skarpie. I bardzo proszę Panie Przewodniczący, bo Pan Przewodniczący był uprzejmy zaniechać na jakiś czas działań związanych z tym chodnikiem, licząc na to być może, że szkoła 80 ulegnie likwidacji. Nawet gdyby szkoła 80 uległa likwidacji, a w myśl istniejących przepisów odległość kiosku od szkoły spełniałaby warunki i wymogi ustawy, to jednak pobliże szkoły muzycznej i muzeum jest tak bliskie, że i taka częstotliwość przechodzenia dzieci i cykl nauczania w szkole muzycznej jest taki, a nie inny. Więc w ogóle istnienie tego kiosku w tym miejscu, mam nadzieję, że się Państwo radni ze mną zgodzicie, jest absolutnie niedopuszczalne. I mamy możliwość coś z tym zrobić. Jest 42 metry, jak zmierzyliśmy i rok minął, nie kiwnęliśmy palcem, jest mi po prostu wstyd. Daliśmy ciała, Panie Przewodniczący, wniosek na piśmie. Mam nadzieję, że Państwo z zarządu pochylicie się nad tym wnioskiem i coś ruszymy, bo to może już nawet nie chodzi o nasze i nie powinno chodzić o nasze ambicje, tylko chodzi o dobro dzieci i mieszkańców. Dziękuję bardzo. Myślę, że Pani Rada jest bardzo dobrze poinformowana, które szkoły będą likwidowane, ale... Nie, właśnie Pan Przewodniczący... Rozumiem, że ma Pani takie informacje. Pan Przewodniczący... Ja pierwsze słyszę, żebym gdziekolwiek taki miał takie informacje i żebym gdziekolwiek wygłaszał takie opinie. Na to, że jest szkoła 80 przewidywana do likwidacji i wstrzymaliśmy się na Pierwszy proszę, no ale no to Pani Radna to lubi konsynuować w moim kierunku. Pan Radny ale mówił to publicznie. Rozumiem, że jest to wyraz sympatii Pani Radny do mojej osoby. Za co jestem niezmiernie wdzięczny. To jest miłość. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam wolne wnioski na piśmie. Zamykam wolne wnioski na piśmie. Proszę Państwa, otwieram po 6 informację z pracy zarządu. Bardzo bym prosił Państwa radnych o powstanie. Jak Państwo wiecie, w dniu dzisiejszym odbył się pogrzeb księdza kardynała Józefa Glempa. Bardzo bym prosił, abyśmy jako Rada Dzielnicy 18 oddali hołd temu księdzu kardynałowi Prymasowi Polski. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, w informacjach z pracy zarządu odbyły się spotkania członków zarządu w zakresie spraw związanych z budową bloku na ulicy Gardy Żołderskiego przy współudziale dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 88. Państwo na komisji mieliście możliwość zapoznania się z projektem, jak i również z pewnymi deklaracjami, które zostały złożone przez dewelopera, które mają być spisane i przedstawione również na piśmie. Członkowie zarządu, proszę Państwa, uczestniczyli w spotkaniach w hospicjum, uczestniczyli w spotkaniach w szkołach gimnazjalnych nr 45, 50, liceum nr 16 w zakresie dotyczącym zaprezentowanych uchwał Rady Miasta Krakowa, jak i również zaprezentowanych projektów dotyczących połączenia gimnazjum nr 45 z liceum nr 16. Członkowie zarządu bierali udział, proszę Państwa, w spotkaniach Pani Przewodniczącej Komisji Edukacji Marty Pateny z przedstawicielami tychże poszczególnych szkół. Proszę Państwa, również członkowie zarządu brali udział w spotkaniu w ZGIT-cie, na którym zostały przedstawione sprawy związane z tegorocznym budżetem dla wszystkich dzielnic miasta Krakowa, jak i również ze współczynnikiem związanym z podziałem środków powierzonych i priorytetowych w stosunku, środków powierzonych w zakresie środków inwestycyjnych i bieżących w stosunku 35 do 65. Jak Państwa już wcześniej informowałem, ten stosunek został ustalony na spotkaniach przewodniczących wszystkich dzielnic z Panem Skarbnikiem Miasta Krakowa. Również, proszę Państwa, członkowie zarządu brali udział w turnieju Integra Futsal Cup dla osób niepełnosprawnych, także w zakresie związanym z osobami niepełnosprawnymi odbyły się spotkania dotyczące zadania, które zostało przez nas przegłosowane odnośnie wakacji dla osób niepełnosprawnych. Tutaj odbyły się spotkania w tym temacie. Ja brałem udział, proszę Państwa, w forum przewodniczących z Panem Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Kośmiderem. Tak jak Państwa informowałem, za chwilę będzie kolejne takie forum, na którym będziemy się spotykać, tym razem w dzielnicy drugiej. Pan Przewodniczący stara się, aby każda dzielnica gościła wszystkich przewodniczących na takich spotkaniach przewodniczących i na których omawiane są te kwestie, które są najbardziej, proszę Państwa, palące w tym zakresie. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych, członków zarządu jeszcze chciałby coś dodać do prac związanych z pracami dotyczącymi zarządów w okresie od sesji do sesji. Nie widzę, proszę Państwa, w takim wypadku zamykam punkt numer 6.